patrynku trwa już 3 kadencje. To jest 12 lat. Była masa pomysłów. Myśmy 8 lat temu, jako Rada Powiatu, przekazali budynek do miasta. Byliśmy wtedy pewni, że rynek zostanie zagospodarowany w niedługim czasie. Niestety tak się nie stało. Rynek w Kartuzach pełni bardzo ważną rolę. A tu przede wszystkim w moim pojęciu to powinna być wizytówka miasta. Na razie tak nie jest. Rynek nie można rozpatrywać osobno. Trzeba go rozpatrywać jako to najważniejszy fragment Śródmieścia Kartuskiego. I ja uważam, że należałoby przywrócić charakter z lat 20., czyli z początku, kiedy Kartuzy otrzymały prawo miejskie. Czyli późna secesja, nawiązanie do tych kapliczek. Nie uważam, że jest tam potrzebny jakiś wodotrysk, prawda, fontanna. Nie wiem, uważam, że powinien być to rynek funkcjonalny, ze swoim charakterem. Czasowo ograniczenie ruchu w okresie letnim po budowie obwodnicy. Tak dobrze się dzieje, że ta obwodnica ma być budowana. Będzie to inwestycja wojewódzka. Dla Kartuz fantastyczna rzecz, jeżeli chodzi o mieszkańców. Bo będzie można właśnie wtedy coś w tym rynku zrobić. Jeszcze coś takiego, co mi się nasuwa. No, że jak na dziękujemy bardzo. Pozostałe rynki, no w Kartuzach widzimy. Bardzo dziękuję za to.